Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata. Mariusz Nowaczyński, dzień dobry Państwu i witam dzisiejszych gości Śniadania w Radiu Gdańsk. Jerzy Budnik, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Andrzej Różański, były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Państwu. Oraz Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pozdrawiam. A także były przewodniczący Solidarności, bo zacznę od manifestacji, która nas dzisiaj w Gdańsku czeka, w samo południe. Pan poseł, rozumiem, jako związkowiec też z krwi i kości. Będę tam niezawodnie i wierzę, że spotkam się tutaj licznie z mieszkańcami naszego województwa. Mimo, że pogoda raczej nie zachęca do tego, ale to, prawda? Tym bardziej pokazuje determinację. Jest to kontynuacja tych akcji wrześniowych. Jesteśmy zaprawieni, bo wie pan, jednak te parady niepodległości od paru lat się odbywają też w podobnej aurze, więc i w Gdańsku, i także w Gdyni, no, i w ogóle na Pomorzu. Radę dajemy. Polacy są zaprawieni do protestów. Sytuacja do tego zmusza. Tylko mnie nurtuje taka myśl, bo to jest dalszy ciąg jakby tych protestów ogólnopolskich, które odbyły się w Warszawie, prawda? Tak. Czy jest sens robić taką manifestację lokalnie w Gdańsku? To jest pytanie. Bo pomyślałem, że premier może przyjedzie do Sopotu na weekend. Wiele na to wskazuje, bo jest święto, ale mimo wszystko... No nie sądzę, żeby to było motywacją dużo bardziej tutaj realia nasze tutaj pomorskie. Przecież my być może w aglomeracji trójmiejskiej tego nie odczuwamy, gdzie bezrobocie jest na poziomie 6%, ale w naszym województwie jest 6 powiatów, gdzie bezrobocie przekracza 20%. 10% naszego województwa, 10% obywateli żyje poniżej granicy egzystencji. No to już jest na granicy wyniszczenia biologicznego. A co mówisz dopiero o takim warmińsko-mazurskim, panie pośle? Ale 111 tysięcy realnie osób bezrobotnych, z czego mały ułamek, bo tam niespełna 18% otrzymuje zasiłek, cała reszta no jest teoretycznie bez środków do życia, więc ta sytuacja jest poważna, a spójrzmy na przemysł. Agencja Rujnowania Przemysłu, bo nie rozwoju, niech nikt nie odpowiada, partycypuje owszem w stoczniach i to jest dosyć głośno, o tym znana, ale przecież tak samo ta sama agencja Radiocom, przepraszam, upadła. Też Agencja Rozwoju tutaj jest rozstrzygująca. Te różne spółki żeglugowe padają na nos. Wszędzie tam macza swoje palce. Agencja Rujnowania Przemysłu, który jest szefem tutaj regionu Solidarności, to najczęściej powtarzającym się słowem w jego wypowiedzi było niszczenie. No takie jest wrażenie pracowników. Taki jest skutek. Myślę, że nie bez przyczyny, czy może nie przypadkiem jest tak, że ta dzisiejsza manifestacja zbiega się w terminie i w czasie z obchodami Święta Niepodległości. W moim przekonaniu manifestacja związkowców, akurat w Gdańsku, w mieście o wielkim znaczeniu dla budowania czy walki o swobody w naszym państwie, jest takim aktem rozpaczy ludzi pracy, którzy w ten sposób podkreślają swoją walkę o niepodległość ekonomiczną, walkę o byt, walkę o wysłuchanie, bo dzisiaj myślę, że pokażą związkowcy i te osoby, które przyłączą się do manifestacji, iż no, nie akceptują braku dialogu rządzących ze społeczeństwem. To jest dziwna parola. Pan Andrzej Różański też oczywiście się identyfikuje, bo ja nie wspomniałem, ale to trzy centrale związkowe. Działaczem związkowym jestem, ale tak, organizują. Proszę panie symbolicznie rzecz rozpoczyna się w południe na Placu Solidarności. Ja uważam, że jest to paradoks swego rodzaju, gdzie rządzący, wywodzący się z nurtu postsolidarnościowego, skutecznie poprzez taki sposób rządzenia państwem i niechęć do rozmowy, do obawy, o dialog społeczny, po prostu spowodowały bardzo, w moim przekonaniu, porządną i oczekiwaną rzecz, czyli zjednoczenie ruchu związkowego, bo związki w Polsce powoli wkraczają w taką normalną fazę funkcjonowania. Związkowcy muszą walczyć o prawa ludzi pracy. No i co do, pan jak odgromnik musi zebrać teraz te wszelkie razy. Co do dialogu. Dialog jest oczywiście potrzebny, ale widzę, że pan poseł Rzęski ma krótką pamięć. Albo inaczej, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Bo zawsze ci, którzy są w opozycji, narzekają na brak dialogu, chociaż on jest prowadzony. Ja byłem w czwartej kadencji wiceprzewodniczącym Komisji Pracy. Wtedy pan poseł Rzeński, wtedy był posłem, wtedy OPZZ w tej komisji pracy, tej komisji dzisiaj już nie ma,
OPZZ narzekał na to, że nie jest partnerem dla... przepraszam, Solidarność narzekała, że nie jest partnerem dla rządu Leszka Millera, tak. I OPZZ miał pretensje, że Solidarność nie chce usiąść do stołu i rozmawiać o problemach ludzi pracy. To się oczywiście zawsze zmienia. Dzisiaj jest panowie, panie natomiast, pośle, natomiast wtedy, wracając, ale wtedy wracając to Lewica wymyśliła Komisję Dialogu Społecznego. Wtedy ten dialog się zaczął i przypomnę tylko państwu, że w tamtym czasie, w okresie 2001-2005 nie było strajków takich jak w tej chwili. Janusz Śniadek był wtedy przewodniczącym Solidarności. Tak, także ustawowo Komisja Trójstronna istnieje od Paktu o Przedsiębiorstwie 1996 roku. To jak pan wspomina tamte czasy, kiedy Andrzej Różański reprezentował tak źle z dialogiem, jak się dzisiaj jeszcze nigdy nie było, to jest zgodna opinia pracodawców i związków. Ale żeście wtedy bojkotowali dialog w ramach komisji. Bo nie wiedzieli, że jeszcze gorzej może być. Strony, panie przewodniczący, pan doskonale pamięta te okoliczności. Epizody. Bo były, że tak powiem, natomiast, rozstania, ale potem powroty rodzące nadzieję, no że będzie lepiej, a realnie poprawiające były. Nadzieję, natomiast dzisiaj nie ma szansy. Solidarność dzisiaj podnosi kwestię zużycia się formuły Komisji Trójstronnej i być może trzeba o tym pomyśleć. Solidarność chciałaby rozmów dwustronnych z rządem. Prawda. Tu formuła dialogu niczego nie zmieni, dopóki nie będzie woli dialogu. Te instytucjonalne rozwiązania są wtórne. Jest wola dialogu, ale rozumiem, że pan redaktor chciał ode mnie ocenę manifestacji dzisiejszej. Jak najbardziej. Ja jestem ostatnim, który by... To słowo niszczenie, jak pan słyszy tyle razy powtarzane. Jestem ostatnim, który by odbierał jakiejkolwiek grupie społecznej prawo do manifestowania także na ulicy swoich poglądów, sprzeciwu wobec polityki aktualnie rządzących. Solidarność ma takie prawo, one spisane, związki zawodowe mają takie prawo, one spisane do naszej konstytucji. Natomiast powiem szczerze, nie podoba mi się organizowanie tej manifestacji w dniach, w których świętujemy niepodległość, odzyskanie niepodległości. No bo co panowie chcecie powiedzieć ludziom? Że nie ma podstaw do tego, żeby się radować, cieszyć z odzyskania niepodległości? A ile lat my tą niepodległość mamy? Dopiero. A ile lat byśmy pod butem komunizmu? Przecież nawet wtedy, w tym okresie dobrobyt w Polsce był mniejszy od tego, który był w NRD, w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Jugosławii. Ile lat my dopiero odbudowujemy naszą gospodarkę? Ile lat my wychodzimy z zapaści? Ile lat my zaniedbania wszystkie staramy się wyprowadzić? No właśnie pytanie, panie pośle, odbudowujemy gospodarkę, czy jak tutaj twierdzą związkowcy, wyprzedajemy gospodarkę? Dialog jak albo najbardziej. Dialog jak najbardziej. Punkty widzenia, trzeba szukać punktów zbieżnych. Natomiast i wolno oczywiście manifestować swoje niezadowolenie. Ale ja chciałbym, żeby to się nie łączyło z tym świętem, które powinno być po tylu latach obchodzone wspólnie, razem. My nie potrafimy świętować panie razem. Pośle, jednym W Warszawie 11 będzie 10 manifestacji aż. Dlaczego w tym dniu, przynajmniej jedno święto w roku, kiedy idziemy razem, jeden obok drugiego, zachowując swoje poglądy, swoje odczucia, oceny, także rządzących aktualnie. A nie wydaje się pan, że taki nasz narodowy charakter. To wymaga reakcji jednym zdaniem. Ojciec Święty Jan Paweł II przestrzegał nas na początku lat 90., że demokracja bez wartości przejawia się w totalitaryzm. Dzisiaj Platforma pomyliła dialog z monologiem. Zresztą to, co się dzieje w Sejmie, najbardziej jak gdyby ilustruje, jest taką symboliczną odzwierciedleniem tego, że mamy w zasadzie jedno głos, monolog rządu, a cała reszta musi słuchać i wykonywać. Naród też, więc to jest a propos tego pytania, czy dlaczego się nie cieszymy z wolności. Z tą gospodarką... Ta wolność jest tak naprawdę bardzo iluzoryczna w tym rozumieniu ekonomicznym. Panie pośle, taka jest prawda. Ci ludzie, którzy dzisiaj coraz chętnie przychodzą na manifestację, był czas jeszcze panie kilka pośle, lat temu, panie zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej, normalnych relacji, także... Mamy wolność, ale jeszcze więcej gniewu.
służy ludziom. Da pana poglądy. Ja powiem wam, niedawno przeczytałem taką wypowiedź profesora Kierzuna, to jest starszy człowiek, był akowiec, czytaliście? Tak. Pracował w ONZ-cie i on powiedział, że obserwował to, co się działo w latach 70., kiedy pracował w ONZ-cie w Afryce i mówi, że ten sam jakby mechanizm jest powtarzany wobec teraz krajów tej Europy Środkowo-Wschodniej. Dokładnie, które, Polska jest krajem kolonialnym. Że jesteśmy skolonizowani tak samo jak kolonizowano Afrykę. Temu widziałem profesora Kierzuna na takiej gali wręczania nagród Fundacji Jana Pietrzaka. Profesor Kierzun był tam gościem i właśnie mówił o Polsce, o tym, że tak naprawdę myśmy znowu utracili niepodległość, że mechanizmy, które on obserwował w krajach kolonialnych, dokładnie przebiegają w Polsce. Polska on nie jest dzisiaj krajem wolnym. Nie jest krajem wolnym gospodarczo. I dokładnie to wykazywał. No i to jest, ja myślę, że to daje do myślenia. Ale ja się nigdy z tym nie zgodzę, żeśmy utracili naszą niepodległość. Pan ekonomiczną, jak najbardziej. Ale żyjemy w innym kraju, panie przewodniczący, Amerykanie płaczą, że ich potęgi, okręty flagowe, Ford, inne zakłady, prawda, przemysł naftowy jest dzisiaj poprzez rynek akcyjny, jest dzisiaj w rękach Chińczyków, Japończyków, Europejczyków. Nie jest tak źle. Właśnie, ja myślę, że tam, gdzie Chińczycy próbują wejść, że tak powiem, w strategiczne sektory, czyli na przykład zbrojeniowe albo naftowe amerykańskie, to się nie do końca udaje. Ale kraje wolne chronią swój przemysł, my niszczymy. Podobnie Niemcy, niech pan spróbuje kupić jakiekolwiek niemiecki koncern. Ale odeszliśmy zbyt daleko chyba od tego, czego zaczęliśmy. Manifestacja dzisiejsza manifestacja ekonomicznej niepodległości. Jest to jakiś... Okej, no dlatego ja nawiązałem wcześniej do tego, że ta manifestacja dzisiejsza jest wyrazem buntu i sprzeciwu ludzi pracujących, tych, którzy pracując nie mają szansy na godziwe życie, bo to jest skandalem w naszym kraju, pracujących w Polsce, że bardzo wiele osób pracując, jak mamy dwie osoby pracujące w rodzinie, to często te osoby po prostu nie wypracowują nawet minimum socjalnego dla dwójki dzieci i dla siebie. I to jest skandal. Dobrze, i to problemów jest element... społecznych jest dużo, gospodarczych do rozwiązania jest przynajmniej. Ale pan się zgadza z tym, żeby organizować protesty pod takim hasłem, że nie mamy niepodległości, prawda? Że coś my zrobimy z tą niepodległością, którą wtedy rozmieniliśmy na drobne. Sprzedaliśmy Bożkowi pod tytułem kapitał i rynki kapitałowe. Pytania. I to jest właśnie problem, panie. Ale no to ty się uderzcie też... Gospodarka rynkowa, która nie służy ludziom, nie jest już gospodarką. To się uderzcie też... A się nie wiadomo, czy jest rynkowa, wie pan, którzy definiują tę gospodarkę światową jako korporacyjny neokolonializm, że to już dawno nic wspólnego z wolnym rynkiem. No, gospodarka, wszystko musi służyć ludziom. Ja jestem zwolennikiem takiej gospodarki. Panie Andrzeju, 8 lat rządziło SLD. Czy mieliście propozycję odejścia od tego modelu, który został wypracowany jeszcze... przy okrągłym stole, tak? No. I tuż po. Tuż po. Mieliście jakieś propozycje zawrócenia? Panie pośle, trzeba być realistą. Odwrotnie, mówiło się, że... Polska Ludowa była w obozie, który przegrał zimną wojnę. W roku 89 zaczęliśmy płacić tantiemy wojenne za przegraną zimną. Przecież takie są realia tamtych czasów. No. Mówi się, że jesteście bardziej liberalni jak PO, bardziej liberalni. A pani wicepremier Gilowska, jak była u nas, miała, ja pamiętam, bo przecież ona była na naszych klubach, miała bardziej liberalne poglądy niż wielu posłów porównania rzeczywiście na korzyść PO wypadają, bo PO jest w ogóle bezideowe, tak naprawdę to tylko interesy kolesiów są jedyną ideologią PO, jak pokazują sensacje wrocławskie niedawne. Panowie, no chyba zakończymy ten wątek i zakończymy pierwszą część, a w drugiej części no, wrócimy do Sejmu, jak powiedziałem, i do sprawy referendum dotyczącego naszych najmłodszych, czyli sześciolatków. Referendum zostało przegrane, ale była bardzo burzliwa dyskusja. Krótko do tego wrócimy i też chciałbym wrócić do bardzo dziwnej jednak wizyty sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego w Polsce. Jerzy Budnik, Andrzej Różański, Janusz Śniadek, Mariusz Nowaczyński. Usłyszymy się już po wpółdo. Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata. Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania i przypomnę, gościmy w Śniadaniu w Radiu Gdańsk posłów Jerzego Budnika z Platformy, Janusza Śniadka z PiSu oraz byłego posła Andrzeja Różańskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Teraz o referendum kolejnym, które się nie odbędzie.
bo pan poseł Budnik zaraz nam przyzna, że jakoś Platforma nie bardzo lubi tę formę bezpośredniej demokracji, bo co wniosek się pojawia w Sejmie, to zostaje utrącony. Chodzi o to, czy nasze dzieciaki, czy najmłodsi powinni iść do szkoły w wieku lat 6. No zdrowy rozsądek i jakby otoczenie europejskie podpowiada, że tak, natomiast głównym argumentem tych, którzy do tego referendum chcieli doprowadzić, czyli Fundacji Ratujmy Maluchy, państwa Elbanowskich, było to, że szkoły nasze są do tego zupełnie nieprzygotowane. Burzliwa była dyskusja, pojawiały się transparenty, które Straż Marszałkowska potem zabierała. Jarosław Kaczyński nawet się oburzył, że doszło do przemocy, że Straż Marszałkowska zaatakowała rodziców. Zdaje się, że na filmie, który został pokazany, tego nie widać, ale nie wiadomo, czy to jest... bardzo brutalne. Tam zabrano tą po prostu ten jeden z transparentów. Nawet ma być wniosek marszałek Kopacz teraz do Komisji Etyki przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu. No i panowie, jak jest z tym referendum według was? Czemu nie pozwala rządząca koalicja wypowiedzieć się ludziom? Nawet na tak ważny dla nich temat jak to, czy dzieci puścić do szkoły wcześniej, czy nie? My jako SLD mówiliśmy od początku, że szkoły są nieprzygotowane i ta reforma od w samym założeniu swoim była nietrafiona w tym kontekście, że w ślad za decyzjami administracyjnymi o wypchnięciu najmłodszych do szkół nie poszły po prostu pieniądze na modernizację, na przygotowanie tych szkół do przyjęcia sześciolatków. I to jest problem, a samo zachowanie rządzących, czyli koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie jest dla mnie no, co najmniej niezrozumiałe, powiedziałbym, że skandaliczne. A to nie jest wina trochę Związku Nauczycielstwa Polskiego, który jest wam bardzo bliski, a który trzęsie polskimi szkołami. To nie jest tak. Związek Nauczycielstwa Polskiego chyba w moim przekonaniu w tej sprawie się nie wypowiadał. A to nie chodzi o to, że się wypowiadał, tylko czy... Ja jeszcze tylko jedno słowo powiem, że oczywiście dla mnie samo głosowanie, ustawienie sprawy w kategoriach prawie, że sprawy narodowe jest dla mnie przejawem tego, że Platforma Obywatelska boi się obywateli, tak panie pośle. Kolejne zdarzenie, kolejne referendum, gdzie lekceważy się miliony podpisów, demonizuje się tak naprawdę organizatorów, bo to była spontaniczna inicjatywa społeczna. Ci państwo elbanoscy zostali przez machinę urzędniczą Ministerstwa Edukacji rozjechani, tak prawdę powiedziawszy. I nieszczęściem jest to, że włączyły się w to media. Niestety w tej sprawie także i media nie stanęły po stronie obywateli. Znaczy media... To jest problem. Media, no. To jest wojna Platformy Obywatelskiej. Zapowiedział pan jedno zdanie, a ciągnie pan wywód. Platforma Obywatelska w tej sprawie walczy z obywatelami. Jedno, ale wielokrotnie złożone. Andrzeju, media się włączyły wtedy, kiedy państwo elbanoscy opublikowali swój raport. W tym raporcie był wykaz szkół rzekomo nieprzygotowanych i to te szkoły kontaktowały się z mediami, mówiąc, że nieprawda. Na terenie mojego miasta Wejherowa jest też taka szkoła numer 9, która była w tym wykazie państwa elbanowskich i pani dyrektor prostowała te informacje jako nieprawdziwe. W tym momencie się włączyły media, mówiąc, że to nieprawda. To nie znaczy, panie Andrzeju, że wszystko jest dobrze, że wszystkie szkoły są przygotowane, ale w ostatnich latach zrobiono ogromny postęp i to powiedział pan premier tu spotykając się z państwem elbanowskim i zarządem fundacji, którą oni stworzyli, Ratujmy Maluchy. Ich praca nie poszła na marne. Oni zmusili do dużego wysiłku resort i samorządy. I dzięki właśnie tej presji, którą oni wywierali, wiele szkół jest przygotowanych, jeżeli nawet nie było przygotowanych w tym momencie. Ale panie pośle, zarządu Platformy to też jest jakaś specyfika, że dopiero jak zaczęto wywierać presję na Hannę Gronkiewicz-Waltz, to zaczęło się coś dziać. Zabraknie czasu teraz, dla mnie, jeśli teraz, można. Nie zabraknie. Teraz jak się panie wywiera to, presję... Panie to, że taką mamy naturę, jak ktoś dostanie dwójkę z jakiegoś przedmiotu, to się bierze do roboty, prawda? Panie pośle, dostaje potem piątkę. Ale pani Gronkiewicz-Waltz jak się odwołam, nie zaliczenie, to się bierze do roboty i zalicza na 5 nagle. No taką mam naturę. No dobrze, ja wolałbym, nie zagadujmy, nie zagadujmy problemu. Systematycznie pracować. Presję wtedy będzie lepiej rządzić, tak? Janusz Śniadek. Nie zagadywać problemów. A więc zakwestionował pan raport prezentowany przez państwa elbanowskich. To ja posłużę się, odwołam się do raportu Najwyższej Izby Kontroli. 3 dni temu była prezentowana, owszem, raport zakończony już prawie pół roku temu, ale puenta była jednoznaczna, że polskie szkoły są nieprzygotowane do wprowadzania tej reformy. Owszem, powołuje się Platforma na to, że to dotyczy tylko 30 kilku szkół w skali całego kraju zbadanych i w oparciu o to jest niemiarodajne.
ale zostawmy, nie będę z tym polemizował. Natomiast wracając do wczorajszego przebiegu dyskusji, nieudzielenia głosu no przede wszystkim wnioskodawcom o to referendum, w ogóle pokazuje, że to, co legło u podstaw, ten mit założycielski Platformy, odebrać państwo politykom i zwrócić obywatelom, w tej chwili referendum, sól demokracji, już po raz kolejny miliony podpisów są wyrzucane do kosza, łamie się, robi się to, co mówię, że demokracja bez wartości przeradza się w swoistą dyktaturę. Ale was, jeden argument, przepraszam, chcę powiedzieć jeden argument, który w ogóle nie pada. Przecież mamy świadomość, zwłaszcza przy tym, że tylko nikły procent rodziców posyła dzieci wcześniej, że w przyszłym roku do szkoły pójdą dwa roczniki. To będzie swoiste tsunami, które przewali się przez polskie szkoły w tym roczniku. Stąd podzielono rok na pół. I no, próbuje się trochę to jakby łagodzić, że będzie półtora rocznika przez dwa lata, ale tak czy inaczej, czy polskie szkoły są przygotowane na to, żeby w danym roku mieć dwukrotnie liczniejszy rocznik polskiej młodzieży, więc polskich dzieci, nie młodzieży. Więc tutaj absolutnie ten problem jest no, zupełnie fundamentalny, ale dwa... Można zadać pytanie, czemu Platforma tak potwornie forsuje rozwiązanie, które tak naprawdę oznacza tylko jedno dla Polaków, że pojawia się nam jeszcze jeden rocznik więcej wydłużonej aktywności zawodowej, kiedy nie dokonuje się naturalna wymiana, że odchodzący na emeryturę zwalniają miejsce dla nowego rocznika. Ta reforma oznacza, że w okresie do roku 30 na rynku pojawi nam się cały rocznik, dla którego nie zwolnią się miejsca pracy osób odchodzących na emeryturę, to oznacza większe bezrobocie. Polska rezerwuarem taniej siły roboczej dla Europy Zachodniej. Wróćmy do tego referendum. Powiedzcie w tej całej dyskusji, co jest ważniejsze dla was? To, że rzeczywiście szkoły są w takim lub innym stopniu nieprzygotowane na przyjęcie sześciolatków, czy to, że jednak rządzący nie pozwalają ludziom bezpośrednio zabrać głosu w tej sprawie? Dla mnie oczywistym jest na przykładzie tego referendum ostatniego w sprawie sześciolatków, iż rządzący od 6 lat, po pierwsze, nie dopuszczają do głosu społeczeństwa. Inicjatywa Platformy z kampanii 2007 roku, 4 razy, tak, 750 tysięcy zebranych podpisów, które potem oficjalnie inicjatorzy tego, czyli działacze, wybitni politycy Platformy, po prostu wyrzucili do kosza. No jest pytanie, 2,5 miliona w sprawie wieku emerytalnego. No właśnie, jest pytanie, ile trzeba by zabrać głosów, żeby ja myślę, że to Platformę nie ma znaczenia. Przestraszyć, tak? Nie chodzi o to, panie redaktorze, ja uważam. Przy wyborach. Trzeba zapytać tak naprawdę dzisiaj rządzących, dlaczego obawiają się dialogu, rozmowy ze społeczeństwem. Czy tak źle sytuacja Polski w perspektywie jakichś tam kilku lat ma wyglądać, że obawiacie się, panie pośle Budnik, rozmowy z Polakami w formie bezpośredniej demokracji, bo referendum jest taką bezpośrednią formą. Dialog trwa Platforma Obywatelska nie jest samobójcą. Gdyby było aż tak źle, to Platformie Obywatelskiej groziłaby klęska wyborcza. Przecież ludzie to oceniają, prawda? Wrabiają sobie zdanie. Daj Boże. I dają wyraz swoim wyborom w dniu głosowania, prawda, przy urnie wyborczej. Po prostu... A panie pośle, przepraszam, czy nie jest tak... Autorzy Konstytucji, ich intencją... Pan poseł Różański się zgodzi, bo to było w tym okresie, kiedy on był chyba posłem, bo konstytucję przyjmowano. Było to, że referenda będą w sprawach rzeczywiście najważniejszych, ustrojowych. Mamy demokrację pośrednią, nie mamy demokracji bezpośredniej. My jesteśmy Szwajcarią. Nie ma u nas takiej tradycji. U nas niektórzy chcieliby, żeby referendum w istocie przy tym poziomie emocji, który u nas jest. Referenda sprowadzają się do plebiscytu. Za władzą, przeciw władzy. Jeszcze jeden. Pan poseł Śniadek na pewno się z tym zgodzi, panie pośle. Względy merytoryczne schodzą na... Ale to tak było też... Panie redaktorze, ja przepraszam na emocje. Panie pośle, nie oszukujmy się. Czy nie jest tak, że na przykład w sprawie podniesienia wieku... Myśmy chcieli wtedy emerytalnego, czy w sprawie właśnie sześciolatków, wynik tego referendum byłby z góry przesądzony. Przywołana inicjatywa... Nie, to jest właśnie tak, panie pośle, przywołana inicjatywa, ten wynik nie byłby przesądzony. Dotyczyła spraw ustrojowych.
I samiście to odrzucili, Senat panie ma pośle. Być, czy nie ma być, prawda? Sejm ma być zmieszany, czy to, nie ma panie być... Panie pośle, i ten przykład, który pan teraz podał, dla mnie świadczy o manipulacyjnym traktowaniu przez Platformę referendów. Tam, gdzie jest to wygodne, to Platforma inicjuje referenda o odwołaniu lokalnych polityków, odwołajmy prezydenta, burmistrza. Działacze Platformy uważają, że to jest jedyna możliwa forma. A w sytuacjach niewygodnych dla was, panie pośle, uważacie, że referendum jest absolutnie nie do przyjęcia. No nieraz tutaj, sama inicjatywa referendalna, obojętnie jaki jest jej temat, wywołuje, wprowadza do debaty publicznej temat ważny. Nad tymi pytaniami, które myśmy wtedy postawili, była dyskusja, w której uczestniczyli zwykli ludzie, komentatorzy, publicyści, naukowcy. Czy uważacie, to jest sam walor. Bo chcę jeszcze o inne sprawy zapytać. Panowie, uważacie sprawę już za zamkniętą? Czy odrzucenie tego wniosku referendum zamyka sprawę tej reformy problem edukacji? Problem jest zbyt poważny, żeby nie wrócił. Mhm. Tutaj trzeba dojść, tak jak mówi Solidarność, do tematu, do dyskusji. Trzeba ją podjąć, ale po zmianie władzy. Dobrze. Słuchajcie, to jest w moim przekonaniu niestety błąd, który będzie fatalny w skutkach dla systemu w kraju, bo odrzucanie akurat tego referendum dotyczącego istot niewinnych małych dzieci jest naprawdę powodem... istot małych dzieci... Oczywiście tak, panie pośle, bo to ten temat na pewno nie będzie jakby przysypany pudrem i ludzie dzisiaj otworzyli oczy na to, jak są manipulowani przez rządzącą Platformę Obywatelską. Że fala tsunami pójdzie przez jedno polskie zdanie, Jerzy Budnik i zmieniamy temat, panowie. Nie, bo z tego wynika, że wszyscy rodzice, 100% rodziców jest przeciw reformie. To nie jest prawdą. Słuchajcie się także w głosy tych, którzy uważają, że ta reforma jest potrzebna, że ona się wpisuje w trendy ogólnoświatowe. Jest dobrowolność, kto chce, posyła szybciej dziecko do szkoły. Nie ma tu zakazu. Od 100 lat prawie tak działa. I może tak by trzeba to zostawić. Zmieniamy. Teraz chcę pana Janusza Śniadka zapytać, bo pojawiła się taka informacja, że posłów PiS będą obowiązywać nowe zasady kontaktów z mediami. Od teraz każdy parlamentarzysta, który dostaje zaproszenie od dziennikarza, ma odesłać, poinformować o tym biuro prasowe, które będzie decydować, czy jest wystarczająco merytorycznie przygotowany. To jest prawda? Pan musiał pytać o zgodę centralnie. Bez przesady. Te zasady obowiązywały, zresztą obowiązują pewnie we wszystkich klubach zawsze. Tym razem położony jest wyłącznie nacisk, że będzie się to skutecznie egzekwować. Chodzi no tu o pewną kakofonię, gdzie stąd oczywiście w licznym środowisku jest pewna rozbieżność. Ale musiał pan powiadomić prezesa, że dzisiaj pan... To chyba nie prezesa, panie redaktorze, ale nawet instrukcja była wyraźna, czy teraz panie pośle, nie mogę zadać pytanie, nie wczuwa się w rolę dziennikarza, tylko czy pan czuje się od tego momentu jakby podwładnym pana Hoffmana i będzie, będzie przemawiać przez usta? Może pan Hoffman jest uszami i oczyma pana prezesa. Przyznam, że ja przyjąłem to zarządzenie ze wzruszeniem ramion, ponieważ jeśli chodzi o moje funkcjonowanie, to absolutnie niczego nie zmienia. Że dotyczy tylko, powiedzmy, pewnych mediów centralnych. Chodzi o to, żeby uzgodnić, koordynować to, żeby jednak PiS brzmiał bardziej jednym głosem. Niekoniecznie tak, jak dzieje się do tej pory. Więc, a czy referendum w tej sprawie było w klubie? Tak spytam, że to nie to właśnie cytowany przez pana, tutaj wspomniany przez pana Adam Hoffman powiedział, nawet szemrania nie było. Tak powiedział. Ale pan Hoffman sobie kopie polityczny grupu prezesa. Coś, co obowiązuje zawsze i obowiązuje w waszych partiach i nie opowiadajcie, że jest inaczej. Dobra, to był taki przerywnik, bo martwiłem się o posła Śniadka. Dlatego specjalnie chciałem go to zapytać, a teraz wróćmy do wizyty Johna Kerry'ego. No, postać nietuzinkowa. Był przecież kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych całkiem niedawno z ramienia Partii Demokratycznej. Przyjechał teraz jako sekretarz stanu, czyli taki minister spraw zagranicznych. I jest taki dowcip, nie wiem, pan poseł Śniadek chce go powiedzieć, czy ja mam go powiedzieć? Że spotyka się znajomym mu ministrem Sikorskim i minister Sikorski pyta, powiedz John, co tam u nas słychać? No więc wszyscy oczywiście spodziewali się, że będzie o podsłuchach, ale o podsłuchach było mało. Nawet konferencja była dość zabawna z dziennikarzami, bo kiedy zadawali te pytania, to odpowiedzi były hiperdyplomatyczne, tak można by powiedzieć. Rzadko się widzi polskich dziennikarzy, którzy na jakiejś takiej poważnej konferencji gremialnie śmiechem wybuchają, a tutaj mieliśmy taką sytuację. Niestety tak jest, że jeśli chodzi o tą wizytę, to musimy czasem komentarz zastępować różnymi anegdotami. A bierze się stąd, że tak naprawdę nie do końca jest w dalszym ciągu jasne, jaki był cel tej wizyty, zważywszy listę krajów, które sekretarz stanu odwiedza.
No podobno chodzi o porozumienie w sprawie Iranu. Arabia Saudyjska. I w to wpisuje się jako jedyna z innych krajów Polska, no to nie dziwię się, że w Stanach kojarzy się Polskę z trzecim światem. Natomiast już... Nawet była pomyłka, nie wiem, czy pan widział, że w Washington tak. Post zamieszczono zdjęcie Johna Kerry'ego w towarzystwie To moje stwierdzenie było komentarzem do tego zdjęcia właśnie, natomiast przyznam, że dla mnie taka dużo smutniejsza temu refleksja. John Kerry jest potężnym, postawnym mężczyzną i kiedy oglądałem zdjęcie Tuska z sekretarzem stanu, to uznałem, że na zdjęciu z panem Putinem wypadł dużo korzystniej, chociaż uśmiech radości był mniej więcej podobny. Ja bym nie brnął w to, bo Jarosław Kaczyński też przez Boga obdarzony wzrostem nie został, panie pośle, także zostawmy te... Nie, akurat premier Tusk jest wysokim człowiekiem, ale mimo wszystko rozumiem, że mówi nie będziemy skracać. Panie pośle, nie musimy przy każdej okazji wprowadzać te rzeczy, które akurat w naszej dyskusji nie dotyczą. Oczywiście, powiedzmy sobie prawdę, Polska oczywiście stara się dobrze ułożyć relacje w ramach Unii Europejskiej. Jesteśmy częścią Europy, prawda? I dla nas to pewnie jest jeden z priorytetów. No ale tu wyszło na to, że jesteśmy częścią bardziej właśnie zawsze było tak, świata blisko wschodniego. Zawsze było tak. Historycznie rzecz biorąc, zawsze było tak, żeśmy Amerykanów lubili. Z ich strony to różnie bywało, żeśmy byli zawsze lojalnym ich sojusznikiem. Na ogół była wiernym, to nieszczęśliwa nasza miłość. Wiernym, tak. Dużo zawdzięczamy w czasach, kiedy była żelazna kurtyna, dużo Amerykanom zawdzięczamy, dużo zawdzięczamy Reaganowi, prawda? To jest tylko fakt. Byliśmy strategicznym sojusznikiem, bardzo ważnym dla Stanów Zjednoczonych. Teraz jesteśmy mniej ważnym, dlatego że już rozpadła się komuna w Europie. I oczywiście Amerykanie przerzucili teraz ciężar swojej polityki globalnej bardziej na kontynent azjatycki. Ale co było celem tej wizyty? No, to nie właśnie, wydaje mi się, że Iran czy co? Wydaje mi się, że rzeczywiście, że to była jakaś karta przetargowa w rozmowach, które mają chyba w tym tygodniu się odbyć na temat... Ale jaka nasza rola w tym? No, chodzi o to, że Amerykanie mają ten straszek, prawda? My wybudujemy tarczę w Redzikowie. Redzików jest tu tarczą przetargową. Słuchajcie, jak się z nami nie porozumiecie, jest decyzja już budowania. Myśmy przygotowali tak. Tarcza jest kartą. Wydaje mi się, że dlatego przecież nie był w żadnym innym kraju. Oficjalnie mówi się, że chodzi o te wielkie inwestycje zbrojeniowe polskie, żeby w Stanach, a to też znamienne, nie w Polsce. Andrzej Różański, zdanie jeszcze, bo... Może w kwestiach wojny, nie chciałbym się wypowiadać, ale ja mam przynajmniej nadzieję taką, że nie będziemy podniecać się tym, że przy okazji wizyty notabla amerykańskiego to on nauczył się nazwy poprawnie naszego państwa, że nie pomylił prezydenta z jakimś tam podrzędnym kacykiem państwa bananowego i to jest jakby na marginesie, aczkolwiek też... Ale wspominając Tadeusza Mazowieckiego, pomylił, bo nasz ogólnie premierem, tylko ministrem spraw zagranicznych. Być może i oby tak było. Jeżeli ktoś w Stanach, w rządzie amerykańskim dostrzegł to, że sympatia wielowiekowa Polaków do Amerykanów tak naprawdę w ostatnich 20 latach zmalała z prawie 78% obywateli Polski wypowiadających się w sondażach, że kochają Amerykę, do 20 paru w ostatnim roku, to być może jest to jakiś tam dla nich światełko, że jesteśmy rzeczywiście kimś ważnym jako społeczeństwo, jako państwo dla Ameryki. Bo demokraci przeorientowali swoją politykę zagraniczną. Dzisiaj najbardziej lubimy Czechów, pewnie dlatego, że nasza rzeczywistość też bardziej przypomina czeski. Wracając do tego, jaka jest istota tej wizyty Johna Kerry'ego w Polsce. Znaczy, mam nadzieję, że nie był to tylko przypadkowy przystanek w podróży i parę godzin na aklimatyzację i zjedzenie w polskim sklepie, dyplomacji amerykańskiej, zakupy w polskiej kawiarni czy sklepie, tak, ale oczywiście oby tak było. Amerykanie są dla nas, słuchajcie, są ważnym partnerem. Jest sojusznik, próbujmy z godnością jakby walczyć o swoje, bo to nie jest tak, że ta platoniczna miłość Polaków do Amerykanów ma kosztować polskich podatników kilkadziesiąt miliardów złotych, bo od 11 lat wspieramy Stany Zjednoczone wiernie w Afganistanie, w Iraku. Wydaliśmy z pieniędzy naszych podatników wiele miliardów złotych. Amerykanie w zamian za to sprzedali nam bardzo drogo swoje stare samoloty i parę jeszcze innych sprzętów wojskowych. Wracamy do relacji zbliżonych ze Związkiem Radzieckim, że w zamian za statki, które myśmy im dostarczali, to my jeszcze dajemy dodatkowo węgiel. Tak to wcześniej mówiłem. Uważam, ponad podziałami zdefiniować, co jest interesem narodowym na dziś. Bez względu na to, jaka ekipa rządzi, o ten interes zabiegać. I to w naszych relacjach ze Stanami i także z naszymi partnerami europejskimi. Słuchajcie, Palikot tak podsumował wizytę Kerry'ego i na tym też
My zakończymy ten wątek. Pomylił wszystko ze wszystkim, nazwiska, funkcje, sprawy, daty, nic nie powiedział, jadł bagietkę, bawił się łazikiem. Kto taki nasz sojusznik? Miś Kerry. Sikorski, Tusk, koledzy Misia. Można i tak. Żartobliwie. Nieco. A teraz chcę jeszcze o Tadeuszu Mazowieckim, bo skłoniła mnie do tego wypowiedź Janusza Śniadka w poniedziałek, kiedy był gościem rozmowy kontrolowanej w Radiu Gdańsk. Powiedział pan, że przy tych wspomnieniach Tadeusza Mazowieckiego o jego roli, jaką odegrał w polskiej polityce, tak, było jakieś dużo fałszywych nutek, pan tak dla to nazwał. Dla mnie podstawowa kwestia to jest szacunek i uznanie wyrażane świętej pamięci panu premierowi, często mieszane jest z akceptacją dla wszystkiego, co się stało potem, dla całego procesu przemian. Ja tak dla przypomnienia, dla nas tu na Wybrzeżu to jest ważne. To pan premier Mazowiecki podpisał rozporządzenie rządu likwidujące dopłaty do przemysłu okrętowego, a tak naprawdę polegało to na tym, że wcześniej kontrakty zawierane przez centralę handlu zagranicznego, nawet nie przez stocznie, że ryzyko całe i odpowiedzialność za to niebilansowanie się kursów przerzucono na stocznię. Tak naprawdę to był jeden z wyroków śmierci, jeden z licznych wyroków śmierci na polski przemysł okrętowy. Czy chciał pan, ja bym to uogólniając, to szczególnie, bardzo mało czasu, określił w taki sposób, że mądry i dobry człowiek, ale niekoniecznie dobry premier, tak? Niekoniecznie kompetentny w sprawach gospodarczych. Tamten wyrok śmierci stocznie przeżyły. Dopiero Platforma skutecznie wydała taki wyrok i go wyegzekwowała. Nie? No tak, ale z drugiej strony, panie pośle, zapominamy bardzo często, w jakim stanie zastał Polskę i polską gospodarkę Mazowiecki. I jak długo on był tym premierem. Był około 14 miesięcy. Niczym nie chcę uchybić panu premierowi. Nie mógł w tym czasie zrobić wszystkiego. Sytuacja była dramatyczna w polskiej gospodarce. Wziął na siebie największy ciężar tej reformy. Resorty siłowe były w rękach I zapłacił za to politycznie wysoką cenę. Że tak, przegrał. Panie pośle, wybory prezydenckie. Ja myślę tak, że co do stanu gospodarki, pan Mazowiecki zastał gospodarkę w takim stanie, że przez 20 lat jeszcze liberałowie wyprzedają to, co zastał pan Mazowiecki po PRL-u. Bo takie jest powszechne uczucie społeczne, ale swoją drogą oceniając pana, że to była najlepsza gospodarka w Europie. Panie pośle, wielu pańskich przyjaciół ma czego żyć. Cała ekipa pana premiera byłego Bieleckiego i wielu innych żyje na tych ruinach po PRL-u. Pan ale pana przyjaciół ale... też. A zmierzam panie do tego, pośle, żeby oczywiście oddać cześć i honor panu Mazowieckiemu, że w tamtym czasie, w tamtym momencie okazał się mężem stanu i człowiekiem, który potrafił nas przez ten bardzo wysoki próg przeskoku tak naprawdę z dyktatury do państwa demokratycznego. A osobną sprawą jest wysoka kultura osobista. Oby dzisiejsi politycy potrafili zyskać taki szacunek, dziękuję, jakim panowie on się cieszy. Musimy kończyć. Jerzy Budnik, Andrzej Różański, Janusz Śniadek. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.